Proszę Państwa, druga grupa na naborze do kadry Orolszczyka 2003 na Śląsku. Jesteśmy w Rybniku. Tu jest właśnie, można powiedzieć, kuźnia talentów. Trenerem kadry jest także trener z Rybnika. Proszę Państwa, kilka stacji. Chłopcy wykonują ćwiczenia. Tutaj polega, żeby jak najwięcej zdobyć koszy tak w najkrótszym czasie. Jak Wam się to podoba? Elegancko, nie? Katowice, Dąbrowa, tu mamy Tychy też chyba. To jest jedna stacja, tu przejdziemy do drugiej. W drugiej stacji mamy skok w dal. 203, proszę. Bo się ciałem idzie do przodu głową, a nie do tyłu. Doci jeszcze raz szansa. Ale uważaj, idź do przodu pyski. Być się głową, pyszkiem. Nie ma źle. Ty miałeś tam bardzo dobry, nie? Wynik. 2 metry tam przekroczyłeś. Kulą, rzut. Ja miałem 7. Ty miałeś te 7. To ty pobawiłeś wszystkie rekordy. Bo ja chciałem dać w każdej konkurencji nagrodę dla zawodnika, który ma najlepszy wynik. Ale nie wiem, czy będę miał te dane. Bo jakby był tu rzut za 3, to wiadomo, kto wygra, nie? Co? No Olo, nie znasz Ola? Ale albo Klimontowicz. A Klimontowicz to jest który? Niebieskie spodenki. To jest ten wnuczek od Klimontowicza. To jest wnuczek od tego Klimontowicza, tak? Tak. Byłego trenera. Ładnie. Tutaj mamy, proszę Państwa, bieg. Ile muszą przebiegnąć? 4 razy 10 metrów. Najlepszy czas, tak? A znasz, kto ma najlepszy czas? Rekordzista. To akurat drugi Śląski. Szybciej! Tu jest jeszcze taka sytuacja. No i tu rzut. Tym też powinien daleko rzucić. O, prawie zarzuto linia, świetnie. Ile? 5? 5-9, tu po 7 metrów rzucają. Spróbuj jeszcze raz. Ile fabryka dała? Dała. Masz silne nogi, powinien mocno rzucić. Widzisz? Potrafisz? Jak rekord fajnie pobiłeś. Ile teraz? 6-1. Znakomity wynik. Jeszcze ciekawy, ile ten wysoki rzuci. A ile miałeś skok w dal? 2,30. Ile? 2,30. Bo ci wyjechało. Jak zadowolony z swoich wyników? Możesz pokazać? Nie masz, elegancko. 10,97. A kto z Katowicami przyjechał? Jaki trener? Na stronę nie przyjechał. Mikruty nie ma? Nie ma. Bytkowskiego nie ma? Nie, Smoli chyba się ma. Nikogo, od nas nie ma nikogo. To bawią dzieci może, nie? Ale są rodzice, to jest ważne. No i co? Tak to wygląda. Do usłyszenia. Jesteście zadowoleni z siebie, tak?